Po pierwsze, jest taki pomysł, aby skrócić okres, podczas którego firmy wpłacają składki na ubezpieczenie społeczne w kraju wysyłającym. Jest pomysł, aby ten okres skrócić z 24 do 18 miesięcy. Ponadto trwają dyskusje, aby skrócić okres przerwy, po której nalicza się od nowa okres odprowadzania składek. Jest propozycja, aby ten okres wydłużyć z 2 do 3 miesięcy. Jest także dyskusja o tym, aby wydłużyć okres uprzedniej afiliacji do systemu prawnego państwa wysyłającego z 1 miesiąca do 3 miesięcy. Ale tak naprawdę na ten moment najważniejsza dyskusja toczy się na temat zmiany artykułu 13 rozporządzenia 883/2004. To jest artykuł, który dotyczy osób, które są delegowane do 2 lub więcej krajów członkowskich. Tutaj na poziomie Parlamentu Europejskiego pojawiła się bardzo niebezpieczna propozycja, aby składki odprowadzać w kraju, w którym pracownik wykonuje główną część swojego zatrudnienia, i na ten moment robimy wszystko, aby do takich zmian nie doprowadzić. Kiedy te zmiany wejdą w życie, trudno ocenić. Jeśli instytucje porozumieją się teraz, tych zmian można się spodziewać w najbliższej przyszłości. Bardzo możliwe natomiast, że w odniesieniu do prawodawstwa właściwego wprowadzony zostanie 2-letni okres przejściowy. Reprezentowanie interesów firm, stowarzyszeń w Unii Europejskiej jest nierozłącznym elementem procesu legislacyjnego. W samej Unii Europejskiej w rejestrze transparentności, który funkcjonuje przy Parlamencie Europejskim i przy Radzie, zarejestrowanych jest ponad 11 tysięcy firm konsultingowych. Szacuje się też, że w Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 80 tysięcy lobbystów, więc to pokazuje, że faktycznie ten lobbying i reprezentowanie interesów jest bardzo ważne. Jak reprezentować swoje interesy? Przede wszystkim poprzez Parlament Europejski, który jest taką najbardziej otwartą instytucją. Firmy mają też możliwość kontaktowania się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Mogą też reprezentować swoje interesy za pośrednictwem rządu. Jak to robić? Myślę, że inicjatywa mobilności pracy jest wspaniałym przykładem tego, jak faktycznie to robić, jak prowadzić skuteczny lobbying. Inicjatywa od kilku lat funkcjonuje już w Unii Europejskiej. Jest rozpoznawalnym partnerem, który jest szanowany za to, że zawsze bardzo merytorycznie przedstawia swoje argumenty. Także z pewnością to jest przykład, który należy śledzić i powtarzać.